Tom, dlaczego postanowiłeś zgłosić się do programu 40 kontra 20? Byłem singlem. Byłeś. Wróćmy. No tak, byłem, bo to było wtedy. Wtedy się zgłosiłem. No, tak naprawdę to było bardzo tak... dużo by opowiadać. Finał finałów znalazłem się oczywiście na pięknej greckiej wyspie na Krecie z pięknymi, wspaniałymi, świetnymi kobietami. Byłem tam ja i mój kolega Tomek i było mnóstwo fajnych, super dziewczyn, super kobiet. Spędziliśmy świetny czas, niezapomniany, przygoda życia. No, nie ma czego żałować. Da się znaleźć miłość w takim programie? Wydaje mi się, że miłość możemy znaleźć wszędzie, tak naprawdę. Nie wiem, nawet my rozmawiając teraz, może się okazać, że to jest miłość, tak? Czy przechodząc gdzieś, czy w windzie. Tym bardziej w takim programie możemy znaleźć miłość, bo takie też było założenie tego programu, że idziemy tam po to, żeby znaleźć miłość swojego życia. Każdy był singlem, który szedł do tego programu, to był jeden z warunków. Jeżeli wiesz o tym, że czekacie kilkadziesiąt dni, 24 godziny na dobę, spędzacie ten czas razem, no, siłą rzeczy się do siebie zbliżycie, aczkolwiek z miłością też jest czasami tak, że musi coś kliknąć, tak? I to naprawdę czasami nie potrzebujesz bardzo dużo czasu, żeby coś poczuć, no a później czas pokaże oczywiście, co z tego wyniknie. Natomiast pewnie, że tak, no uważam, że to w ogóle jest świetny projekt, no w ogóle 40 kontra 20 to jest jeden z najlepszych projektów, jaki do tej pory widziałem i o jakim słyszałem, no i jeszcze jestem w ogóle zaszczycony, że miałem przyjemność wziąć w nim udział, no. Oglądałeś pierwszą edycję programu i czy na przykład nie boisz się tych porównań do Roberta Kochanka, które na pewno będą? Oglądałem pierwszy sezon, nie wszystkie odcinki, bo nie mam na to czasu, w ogóle nie oglądam telewizji, natomiast obejrzałem, żeby też wiedzieć, jak tam Robert, jak Bartek, jak moi poprzednicy sobie radzili. Radzili sobie świetnie, w ogóle pozdrowienia dla was. Czy będą porównania? Pewnie będą, natomiast ja powtarzam, że nie ma co porównywać, bo to jest tak jak porównywanie, no nie możesz porównywać swojej dziewczyny z poprzednią dziewczyną, każdy jest inny, no każdy też lubi coś innego, każdy jest inną osobowością, więc no myślę, że no jesteśmy różni na pewno, nie można porównywać nas, ja Robert, czy ja Bartek, czy ja Tomek, każdy jest inną osobowością i będą ludzie porównywać, ale nie róbcie tego, po co, no kurczę, każdy jest fajny na swój sposób i każdy jest inny, no, każdy ma wady i każdy ma zalety, tych zalet więcej może. No. Co cię najbardziej zaskoczyło w programie? W programie zaskoczyło mnie najbardziej to, że wcale to nie jest łatwe umawianie się z tyloma kobietami, tak, bo nie robisz tego w życiu codziennym, nie jest tak, że umawiasz się jednego dnia z jedną dziewczyną, a drugiego dnia z drugą, może niektórzy tak robią, ale to nie jest fajne, ja tak nigdy nie robiłem. A takie było założenie, więc tam to robiłem oczywiście i to było takie zaskoczenie, że nie do końca sobie z tym dobrze radziłem, chociaż wydawało mi się, że będzie to łatwe, to nie było to tak samo fajne czasami dla mnie, jak i dla kobiet, aczkolwiek to wychodziliśmy z tego zawsze z taką obronną ręką i radziliśmy sobie z tym na tyle fajnie, że mimo, że było dużo emocji, było dużo czasami stresu, było dużo miłości, ale było też zarazem dużo dram, więc były takie dwa oddzielne, zupełne bieguny, tak, że jednego dnia po prostu wszyscy się kochali, a drugiego afera. No troszkę jak w życiu. No i co? No, myślę, że to będzie niesamowite przeżycie, jeżeli to widzowie będą oglądali, bo no to będzie hit na pewno wiosenny w TVN-ie i no zapraszam wszystkich, no, nikt nie będzie żałował. A był jakiś czarny charakter, jeśli chodzi o kobiety? Ktoś, kto mącił, mieszał? Czarny charakter, jeżeli chodzi o kobiety? Nie, nikt nie mącił. Wszyscy byliśmy jakąś taką fajną, zgraną paczką, tak się udało. Oczywiście były jakieś niesnaski, były jakieś stresujące sytuacje, jak też w życiu jedna dziewczyna zazdrosna o drugą, czy nawet nie chodziło czasami o nas, ale o takie normalne życie, tak? Spędzanie z sobą 24 godzin, mieszkanie razem, ale nie było żadnego czarnego charakteru. Nie, wszyscy byliśmy tak naprawdę taką fajną rodziną.